Dzień dobry, z tej strony Rafał Sadow. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Jak zwykle zaczynamy go od omówienia sentymentu rynkowego. No i patrząc na ostatnie sesje, no nie możemy powiedzieć zbyt wiele dobrego, bowiem patrząc na kontrakt terminowy na S&P 500 jesteśmy de facto w okolicy kluczowego wsparcia, którego to pogłębienie może otworzyć drogę do dalszych zjazdów. Podobnie to wygląda na rynku europejskim, gdzie DAX jest na poziomie 15 600 punktów. Ostatnie dni dla inwestorów na rynku akcyjnym nie były udane z kilku powodów. Najważniejszym oczywiście był jastrzębi komunikat, jaki wysłał Fed, że stopy procentowe mają pozostawać na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas. To oczywiście wygenerowało odpływ kapitału od ryzykownych aktywów, no ale patrząc na chociażby wskaźniki koniunktury gospodarczej, czy to jak zachowuje się ropa, no to nie napawa to optymizmem, jeśli chodzi o końcówkę 2023 roku i początek 2024. Opublikowane bowiem w piątek dane PMI ze Starego Kontynentu, szczególnie z sektora przemysłowego, rozczarowują. Widać, że te zjawiska recesyjne się nasilają, choć jeśli chodzi o usługi, tutaj sytuacja nie wyglądała aż tak źle, choć wskaźnik oczywiście poniżej granicznej wartości 50 punktów oddzielającej wzrost od kurczenia się danego sektora. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no tam sytuacja wyglądała podobnie, przy czym wskaźnik dla usług był minimalnie powyżej tej granicznej 50. Zatem koniunktura nie wygląda najlepiej, a gdy nałożymy na to notowanie ropy, które co prawda skorygowały się nieco w ubiegłym tygodniu, no ale w przypadku odmiany WTI jesteśmy w tym momencie na poziomie 90 dolarów za baryłkę, no to wszystko pogarsza perspektywy inflacji, przez co bankierzy centralni cały czas będą musieli pozostawać jastrzębi. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na wstępne dane inflacyjne ze strefy euro. Oczywiście na skutek efektu bazy będziemy widzieli cofnięcie dynamiki cen, aczkolwiek tutaj te perspektywy inflacji ulegają pogorszeniu, no i z tego tytułu nie należy ulegać takiemu złudzeniu po publikacji najbliższych danych, że najgorsze już jeśli chodzi o inflację mamy za sobą. Zapewne w najbliższych dniach rynek będzie się wsłuchiwał w pierwsze wypowiedzi przedstawicieli FOMC po posiedzeniu. Dodatkowo też uwagę inwestorzy zwracają na kwestie czy ryzyko zamknięcia amerykańskiej administracji rządowej, bowiem 1 października mija czas na dogadanie się pomiędzy republikanami a demokratami, no i to generuje oczywiście ryzyka dla tamtejszej gospodarki, zatem to jest temat, który będzie wracał na agendę. Jeśli chodzi o euro-dolara, to amerykańska waluta jest cały czas mocna, jesteśmy na poziomie tuż powyżej 1,06, sukcesywnie dolar po trochu, ale zyskuje na wartości. I to, co powiedział Fed w ubiegłym tygodniu, wyższe stopy procentowe na dłużej, jak najbardziej może jeszcze dać paliwa do próby zejścia w okolice minimów po raz ostatnio widzianych w marcu, czyli okolic 1,05. Co ciekawe, nawet w środowisku silnego dolara, nawet w środowisku spadających cen akcji, złoty sukcesywnie odrabia straty i euro PLN w tym momencie poniżej 4 zł 60 groszy. Patrząc na początek handlu w nowym tygodniu, to notowanie kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy usuwają się na południe, choć pojawiły się pewne obiecujące informacje, które szczególnie w piątek umocniły akcje chińskich spółek notowanych w Stanach Zjednoczonych. Na skutek tych informacji Nasdaq zakończył sesję minimalnie nad kreską, a wszystko po tym, jakoby miała się formować specjalna grupa, która miałaby rozmawiać nad problemami gospodarczymi i finansowymi pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To było taką nadzieją na zażegnanie tej dość ostrej retoryki na przestrzeni ostatnich miesięcy czy kwartałów pomiędzy dwoma największymi światowymi gospodarkami. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam do śledzenia mNewsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.